Kobiety są zwykle postrzegane jako ładny dodatek do samochodu. Dlatego ta wsiadająca do samochodu o mocy 800 koni mechanicznych może zaskakiwać. Moim gościem w programie Aktywnie Zy jest dzisiaj Queen of Europe 2016, Karolina Pilarczyk. Witam Cię, Karolinko. Witam serdecznie. Od razu szybciutko wyjaśnijmy, o co chodzi z tym Queen of Europe. Tak, jestem mistrzynią w driftingu. Zdobyłam mistrzostwo w tym roku Queen of Europe w drifcie. Bardzo fajna nazwa. Ja od razu powiedziałam, żebyś wyjaśniła, o co chodzi z tym Queen of Europe, no bo patrząc na Twoją urodę, wszyscy mogliby pomyśleć, że zdobyłaś tytuł, tak jak Miss Supranational, Miss International, Miss World i tak dalej. Queen of Tourism, mamy wiele tych konkursów piękności, a Queen of Europe, tutaj okazuje się, że nie dość, że piękna, to w takim nietypowym jak dla kobiety sporcie się odnalazłaś. Jesteś jedyną Polką, która jest licencjonowanym drifterem, tak? Tak. Tak, dokładnie. Ja jestem jedyną w tym momencie dziewczyną, która ma profesjonalne licencje driftingowe kilku organizacji, bo i polskich, i europejskich, i zagranicznych, bo też King of Asia jeździłam w Japonii i tam też startuję. Drifting jest to precyzyjna jazda poślizgami, więc jest to dyscyplina motosportowa, faktycznie zdominowana przez mężczyzn, no ale jak widać, kobiety też się z tym odnajdują. Za chwilkę porozmawiamy o tym, skąd się wzięło to zainteresowanie, jak to się wszystko zaczęło u Ciebie, ale najpierw ja bym chciała wiedzieć, co będziemy robiły dzisiaj na treningu, co jest potrzebne, żeby być dobrym drifterem. To znaczy, my na szczęście w samochodzie nie potrzebujemy zbyt dużo siły fizycznej i nie wiadomo jakiej kondycji mięśni. Natomiast faktycznie właściwie takie ogólnokondycyjne potrzebujemy ćwiczenia wykonać, ponieważ my mamy sytuację, kiedy na zewnątrz jest na przykład 30 stopni, w środku w samochodzie, w tej puszce robi się 50 stopni. My mamy na sobie kask, mamy kombinezon, baklawy i tak dalej, czyli jesteśmy w pełnym mundurze, w pełnym uzbrojeniu, że tak powiem, a tutaj z nas płynie, więc faktycznie musimy wytrzymać te warunki, utrzymać koncentrację, więc takie ćwiczenia ogólnokondycyjne, rozwojowe są jak najbardziej potrzebne. Tak jak mówiłaś, kardio ważne, także dzisiaj trening stricte kondycyjny. Karolina, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło, że Ty zainteresowałaś się driftem? Przez przypadek. Ja nie chciałam nigdy usłyszeć baba za kierownicą, w związku z czym poszłam do akademii, żeby doszkolić swoje umiejętności jazdy. I tam nagle na płytach poślizgowych, kiedy zaczęłam, właściwie tylko miałam poprawić swoje umiejętności, a nagle poczułam sobie żyłkę motosportową. Mm-hmm. I to właśnie z tych poślizgów, pomimo że ja wtedy, to był okres, kiedy ja nie wiedziałam nic na temat driftingu i w ogóle na temat samochodów i na temat motosportu. Więc a kiedy to się zaczęło? Kiedy to było? Ile lat temu? A, to był 2003 rok? 2000 nawet wcześniej, 2002, bo w 2003 zaczęłam jeździć w rajdach samochodowych, amatorskich. I ponieważ wtedy jeszcze nie wiedziałam o tym, o czymś takim jak drifting, no to wzięłam się za rajdy samochodowe. Stwierdziłam, że będę mistrzem w WRC, ale jednak te poślizgi gdzieś to właśnie było to, co spowodowało nie sama jazda, tylko właśnie te poślizgi było to, co było takim triggerem mocnym. Więc jak zobaczyłam, że to jest drift, że jest poślizgi, to jest dyscyplina motosportowa, za którą mnie wcześniej strasznie ganiono podczas jazdy, że nie wolno się ślizgać, a tutaj trzeba się ślizgać. Jej, idę w to. To jest to, co ja kocham i to, co ja chcę robić. No i ten zapach tej palonej gumy chyba też jakoś na Ciebie działał, bo to jest takie kręcące. Ja nie powiem, żeby akurat mnie bardzo kręcił zapach palonej gumy, bo naprawdę tyle się na tyle. Może bardziej dla tych, którzy oglądają ten drift. Tak, na pewno jest to świetnie, dodaje niesamowitego efektu ten dym. Słuchaj, Karolina, natomiast ja muszę tylko powiedzieć widzom, jaki Ty masz wspaniały kombinezon, bo jak ten różowy kombinezon otoczony tym spaliną, to tak robi wrażenie. Jeszcze też nadmienię, że mamy też możliwość założenia różowych opon i wtedy mamy różowy dym. Więc ja w tym różowym kombinezonie, z tym różowym dymem, to naprawdę robi to robotę. Różowy kombinezon, różowy dym, więc można powiedzieć, że troszeczkę kobiecości chcesz wprowadzić w ten sport zdominowany przez facetów. Tak, zdecydowanie. Myśmy triggerem do tego, żeby w ogóle wykorzystać różowy kolor, to było głównie to, że byłam wtedy jedyną kobietą i chcieliśmy to pokazać. Chcieliśmy pokazać, że w tym samochodzie to nie jest jeden z, tylko tam jest kobieta. To jest coś wyjątkowego. A jak faceci reagują na to? Na początku się śmiali oczywiście, bo uważali, że robimy szopkę, a teraz dużo osób jednak stwierdza, że taki element indywidualny i podkreślenia jakiejś odmienności, zrobienia z siebie kogoś innego jest bardzo pozytywne, więc sami szukają takich elementów. Jak Ty jeździsz tak prywatnie sobie samochodem swoim tutaj po mieście w Warszawie i
widzisz pana za kierownicą, który nie do końca sobie radzi, to jak ty reagujesz na to? Śmiechem oczywiście i irytacją, bo ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak podziały w ogóle na mężczyzn i kobiet, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Jeżdżą inaczej, na pewno styl jazdy jest inny, ale tak samo zarówno kobiety jeżdżą źle, jak i mężczyźni jeżdżą źle, albo kobiety jeżdżą dobrze, jak i mężczyźni jeżdżą dobrze. Oczywiście wielokrotnie jest tak, że irytuję się mocno, bo w ogóle nie lubię jak ludzie śpią za kierownicą, tak? Mm-hmm. Po prostu lubię dynamikę, lubię jak myślą, lubię jak współpracują ze sobą. Niestety tego brakuje nam na ulicach. A jakie są panie za kierownicą, jacy panowie? Za kierownicą? Za kierownicą. Za kierownicą, tak, za granicą, to się pojawia prawdziwy problem bardzo często w różnych europejskich stolicach. No, w europejskich może tak. Słuchajcie, generalnie uważam, że kobiety jeżdżą o wiele spokojniej, ale też są mega niezdecydowane. Jak ja widzę samochód, który tak się czai, nie wiadomo czego chce, szuka na przykład ulicy, miejsca do parkowania, ale robi to w taki mało dynamiczny sposób, to od razu wiem, że jest kobieta. No i niestety bardzo często się zdarza, że kobiety, które zmieniają zdania pod tytułem one chciały skręcić w prawo, a jednak zobaczyły miejsce na przykład po lewej i bach, zjeżdżają na lewo, nie? Częściej się to spotyka u kobiet niż u mężczyzn. Natomiast mężczyźni zdecydowanie są bardziej agresywni, nie chcą wpuszczać. Myślę, że są mistrzami drogi, więc ciężko się czasami z nimi współpracuje i też absolutnie jakieś zasypywanie na drodze dotyczy mężczyzn. No powiem ci, Karolina, że najprzyjemniej się zostawiłaś dla mnie na sam koniec. Schody po piękną, nienaganną figurę chyba to są. Tak, my lubimy dobrze kończyć. Łatwiej jest ujarzmić taką maszynę, jaką ty jeździsz, czyli taką, która ma moc 800 koni mechanicznych, czy mężczyznę? Myślę, że bardziej łatwiej ujarzmić maszynę, dlatego że maszyna jednak jest, lubi współpracować, słuchaj, tak? Słuchaj, mnie się właśnie moja maszyna to zepsuła, odmówiła współpracy, a nie, ale ona zakończyła już współpracę. A widzisz, mężczyzna by bardziej poinformował elegancko to, że zakończył współpracę. No maszyna się albo niekoniecznie, albo niekoniecznie, możesz to powiedzieć bardziej dobitnie. Na zasadzie nie nadajesz się zejść, a ona cię po prostu delikatnie się wyłączy, tak? Nie, uważam, że odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że jednak maszyna, dlatego że maszyna, jeżeli jest dobrze skomponowana, dobrze skonstruowana, to fantastycznie współpracuje. Moje auto, które traktuję jak dziecko i rzeczywiście z nim rozmawiam, go głaszczę, za każdym razem przed każdymi zawodami, to ja z nim rozmawiam i mówię, słuchaj, Predator, to dajemy, nie? Dajemy czadu. A potem jak właśnie fajnie wychodzi, to ja wręcz go całuję i faktycznie się fantastycznie współpracuje z mężczyznami, jest trochę trudniej. Karolina, czy ty miałaś coś wspólnego z modelingiem? Ja miałam tylko taki epizod ze zdjęciami do różnych magazynów, natomiast to jest wyszło jakby naturalnie i bardziej drifting potem ta przygoda z modelingiem niż odwrotnie. No i również z jednym z magazynów miałaś przygodę dla panów. Tak. Pojawiłaś się w Playboyu w 2015 roku. Tak. Jaka to była sesja? To była sesja okładkowa w maju 2015 roku. Zadowolona z niej jesteś? Bardzo. Bardzo. Uważam, że przede wszystkim bardzo ładnie wyszła. Była inna. Tak, zgadzamy się. Ale przede wszystkim dlaczego mówię, bo abstrahując oczywiście tutaj nie mniej oceniać właśnie jak ja wyglądałam, ale przede wszystkim ona była inna dlatego, że była kolorowa. Nie była szara, sensualna i tak dalej, tylko ja tam bardzo dużo właściwie krzyczę, cieszę się i ona jest taka mega energetyczna, więc myślę, że wyszło fajnie, że kilka krajów później kupiło tą sesję i się pojawiło w kilku innych krajach, więc myślę, że fajnie. A pomogła ci ta sesja w drifcie? W jakimś stopniu tak, pomogła, bo nie ukrywam, że zrobiłam to też dlatego, żeby podbić gdzieś rozpoznawalność, ponieważ no, my nie jesteśmy zespołem, który jest sponsorowany przez rodziców. Ja nie mam własnych takich funduszy, żeby zesponsorować ten sport, a sport motorowy jest bardzo drogi. No i głównie opieramy się na sponsorach. No i oczywiście ten playbook gdzieś tam podbił naszą rozpoznawalność, nasze bycie też w różnych mediach, więc tak, dało mi to dużo plusów. Dobra, to co zrobić, żeby mieć taką figurę, jaką ty masz? Co ty jesz, co ty robisz, dziewczyno, żeby wyglądać tak jak z okładki Playboya majowego 2015? bardzo dziękuję. Znaczy ja przede wszystkim w ogóle nie uznaję takich diet typowych, gazetkowych, gdzie wrzuca się informacje, że schudniesz 15 kg w 2 tygodnie albo w 2 dni. Mm-hmm. Przede wszystkim uważam, że to powinno się robić z głową. Ja też nigdy nie stosowałam diety redukcyjnej. Zawsze to były jednak diety bardziej sportowe,
tak żebym ja utrzymała się w kondycji, zwłaszcza, że no my pracujemy 24/7, tak? I jeszcze do tego muszę utrzymać koncentrację, więc żeby utrzymać to wszystko, to jedzenie ma tutaj ogromne znaczenie. I pracuję z dietetykiem. Pracuję z dietetykiem, który dał mi odpowiednie diety, który przepisał ją dokładnie pode mnie, więc tutaj nie powiem złotego środka, po prostu wszystkim polecam, żeby jednak udali się do specjalisty. A czy jest jakaś częściowa, z której jeszcze nie do końca jesteś zadowolona i chciałabyś jeszcze na nią popracować? Jest, ale nie powiem. Bo o mankamentach się nie mówi. Nie mówi się o mankamentach, nic nie powiem. A jaką część swoją najbardziej lubisz? Tyłek. Widziałam to. Też go lubię. Dziękuję. Karolina, takie pytanie jeszcze na koniec. Z kim byś chciała podriftować ze znanych osób? Czy jest ktoś, kogo byś chciała nauczyć tej dyscypliny sportu? Ojej, ja przede wszystkim, właściwie nie ma nikogo takiego konkretnego, którego rzeczywiście sobie upatrzyłam jako mój cel. Mhm. Natomiast na pewno bardzo bym chciała pokazać wielu osobom, którzy widać, że lubią adrenalinę, tak? I się interesują nie tylko, powiedzmy, znanych osób pod kątem show biznesu, tak, że tak powiem, ale też na pewno osoby ze świata informatyki, bo moim gdzieś wykształceniem jest ta informatyka, bycie menedżerem. I na pewno jakiegoś takiego Zuckerberga, na przykład z Facebooka, z chęcią bym mu pokazała, jaki jest fantastyczny sport, bo może więcej by było też inwestycji w tą dyscyplinę. To ja mam świetny pomysł, bo Marcelina Zawadka realizuje się w sportach motorowych. Tak. No i można byłoby taki team, dream team, coś zrobić. To prawda, prawda. To jest warte do przemyślenia, bo myślę, że jej by się to mogło podobać. Karolina, dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu. Ja Tobie bardzo dziękuję. To było, nie ukrywam się, dzisiaj też rozmachałam, ale było super. Było ostro, naprawdę, było super. Drodzy Państwo, było ostro. Moim gościem była dzisiaj Karolina Pilarczyk, Queen of the Year w Drifcie 2016. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszego odcinka programu Aktywnie Z była Karolina Pilarczyk, a jeżeli spodobał Wam się program i jesteście ciekawi, kto odwiedził mnie w poprzednich odcinkach, koniecznie kliknijcie ikonkę w prawym górnym rogu ekranu. Mam nadzieję, że dołączycie także do grona subskrybentów kanału Aktywnie Z. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Buziaczki, trzymajcie się i pamiętajcie, zawsze bądźcie fit!